Powiedzmy, że mamy ciąg i jego kolejne wyrazy to tak. Jest 1 minus 1 druga, 1 trzecia, minus 1 czwarta, 1 piąta, minus 1 szósta. No i tak dalej. Możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo dalej, prawda? Ten ciąg będzie na przemian miał, będzie dodatni i ujemny, czyli w liczniku będzie plus minus 1, a w mianowniku będą kolejne liczby naturalne. Dobrze, może narysujmy sobie tutaj ten ciąg w naszym układzie współrzędnych. Tu będzie n. No i może dobierzmy taką skalę, żeby nie było to równe, czyli na przykład raz, tu będzie, na przykład tu będzie 1, tu będzie. Ile tu jest? 2, 6, 2, 4, 6. Tu będzie minus 1. No i tu powiedzmy będzie 1, 2, 3, 4, 5. No i tak jak mamy 6. No i teraz spróbujmy naszkicować ten ciąg, czyli tak, 1. Dla n równego 1 wartość jest 1. To będzie powiedzmy tutaj. Potem dla n równego 2. Dla n równego 2 na zielono może minus 1 druga. Tak? Minus 1 druga to jest tu. Potem dla n równego 3. Trzeci wyraz naszego ciągu to jest plus 1 trzecia. 2, 4, 6. Czyli 1 trzecia jest tutaj. Potem dla n równego 4 mamy minus 1 czwarta, tu będzie minus 1 trzecia, no powiedzmy 1 czwarta będzie gdzieś tu. Potem jest minus 1 piąta, znaczy plus 1 piąta, czyli co tu jest 1 szósta, 1 piąta powiedzmy jest gdzieś tutaj. No i wreszcie minus 1 szósta. Powiedzmy tu, to jest tu. No i możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo dalej, że ten ciąg będzie tak na przemian. Te kolejne wyrazy będą oscylować wokół zera i tak będą coraz bliżej zera się gromadzić. I wobec tego możemy sobie zadać pytanie, co się dzieje, kiedy n wzrasta? Jest coraz większe i większe, albo innymi słowy, czy ten, co się dzieje, gdy n dąży do nieskończoności, albo jaka jest granica tego ciągu, czyli co oznaczamy takim symbolem, granica ciągu an przy n dążącym do nieskończoności. Czyli pytanie, co się dzieje z wyrazami tego ciągu, kiedy n jest większe i większe i większe, prawda? No, spróbujmy tutaj zobaczyć, no ten ciąg można tutaj zdefiniować wzorem, więc może zdefiniujmy ten nasz ciąg wzorem. Mamy ciąg AN, N równe 1 do nieskończoności, gdzie AN, no właśnie AN tak, no jeżeli pominiemy tutaj te oscylacje, to widać, że AN to jest jedna enta, no i to jest na przemian dodatni lub ujemny, czyli będzie można to zakodować poprzez minus 1 do potęgi, no właśnie, gdybym napisał do potęgi n, to dla n równego 1 miałbym ujemny, dla n równego 2 dodatni, potem ujemny dodatni. A ja chcę mieć odwrotnie, dla n równego 1 chcę mieć dodatni, czyli na przykład tak będzie, jeżeli tutaj dopiszę n plus 1. No czyli wyraz ogólny naszego ciągu to jest minus 1 do potęgi n plus 1 podzielone przez n. I wobec tego tu możemy napisać, ta granica naszego ciągu przy n dążącym do nieskończoności, czyli pytanie, co się dzieje z wyrazami tego ciągu, kiedy n jest coraz większe i większe, czyli granica przy n dążącym do nieskończoności minus 1 do n tej podzielone przez n, n plus pierwszej podzielone przez n. No i spróbujmy sobie wyobrazić, co się tutaj dzieje. No tak. Licznik to się jest na przemian 1 minus 1, więc to jest tam ograniczony pomiędzy minus 1 a 1 zawsze.
No a jak n rośnie, no to ten cały mianownik rośnie, prawda? Rośnie nieograniczenie i cały ten ułamek się zbliża coraz bardziej do zera. Więc wydaje się, że granicą tego ciągu, czyli liczbą, do której wyrazy tego ciągu zbliżają się coraz bardziej, gdy n rośnie i rośnie, to jest zero. Prawda? No, ja tutaj nie udowodniłem tego, nie powiedziałem w ogóle, co to jest granica i dlaczego ta granica jest zero. Chciałbym tylko tak, żebyśmy to intuicyjnie zrozumieli. Prawda? Czyli ten symbol tutaj oznacza następujące pytanie. Czy istnieje taka liczba, od której wyrazy tego ciągu różnią się coraz mniej, gdy n jest coraz większy? Prawda? I wydaje się, że rzeczywiście wyrazy tego ciągu będą zbliżały się do zera. Prawda? I będą się zbliżały w sposób tak blisko zera możemy dojść, jak tylko chcemy, o ile n jest dostatecznie duży. Więc jeżeli to jest prawdą, jeżeli rzeczywiście, jak mówię, nie zdefiniowałem jeszcze, co to znaczy granica, ale tak intuicyjnie czujemy, że te wyrazy rzeczywiście zbliżają się do zera, to mówimy, inna nazwa na tego typu zjawisko, no, to mówimy, że ciąg AN jest zbieżny, no, i to jest to słowo, zbieżny do zera. Do zera, lub też inaczej, zero jest granicą ciągu AN, czyli to jest termin granica. Czyli to jest taka liczba, do której wyrazy tego ciągu nieograniczenie się zbliżają w miarę jak n rośnie. No, w następnym filmie, w jednym z następnych filmów postaram się zdefiniować ściśle pojęcie granicy i rzeczywiście zobaczymy, że liczba 0 jest granicą tego ciągu. No, jeżeli taka liczba nie istnieje, to mówimy, że ciąg nie ma granicy. Nie ma granicy lub też nie jest zbieżny.